Witam Cię, przedstawię Wam mój osobisty ranking Mangekyo Sharinganów. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy są tak potężni, że Mangekyo to dla nich zbędne oczka. Na początku tylko dodam, że w tym rankingu będę uwzględniał główne moce poszczególnych MS-ów, nie będę tutaj w ogóle mówił o takich rzeczach jak Susanoo, a właśnie o unikalnych zdolnościach każdej pary oczu, dlatego przykładowo Mangekyo Madara czy Izune nawet tu się nie pojawi, gdyż nie znamy ich prawdziwej mocy. Takie umiejętności jak Izanagi czy Izanami są dostępne również dla zwykłych Sharinganów i pomimo, że są cholernie broken, a powiem więcej, w niektórych przypadkach uznałbym nawet te dwa genjutsu za silniejsze niż abilitki, które odblokowywały niby te silniejsze oczy, czyli oczywiście MS-y. Wspominam o nich tak jako ciekawostka, bo nie są one tematem dzisiejszego odcinka. Miejsce 5. Mangekyo Sharingan Shina. Szczerze mówiąc, patrząc na każdą kolejną pozycję, to ten MS to totalne gówno. Niby miał zdolności telekinetyczne, a do tego jeszcze posiadał unikalne ninjutsu czasoprzestrzenne, ale w rękach Shina było to po prostu średnio wykorzystane. Sama moc może i ma potencjał, ale nie został on nam pokazany w pełni. Nawet nie patrząc na te zdolności w kategoriach MS-ów, a ogólnych umiejętności, nie robi to większego wrażenia. Być może dlatego, że zostały skonfrontowane z umiejętnościami o wiele lepszymi, ale mnie osobiście z nóg nie zwaliło. Dodatkowo jego umiejętności są na tyle przeciętne, że można powiedzieć, iż naprawdę wielu shinobi byłoby w stanie sobie z nim poradzić, czego nie można powiedzieć o pozostałych czterech pozycjach. Największym problemem jest tu dla mnie jego ninjutsu czasoprzestrzenne, którego nie da się tak łatwo uniknąć. Miejsce 4. Mangekyo Sharingan Sasuke. Możecie powiedzieć: hola hola kierowniku, ale jak to tutaj MS Sasuke, gdy jest to ulepszona wersja MS-a Itachiego? No, nie do końca. Przede wszystkim Amaterasu naszego młodszego braciszka jest jedną z dwóch zdolności, które posiadał MS Itachiego, choć trzeba przyznać, że czarne płomienie były lepiej wykorzystane u młodszego Uchihy, z racji tego, że mógł on chociażby manipulować ich kształtem. To pozwalało na więcej zastosowań. Problemem Amaterasu jest jednak to, że jest dość powolne. Tak naprawdę rzadko kiedy było wykorzystane z powodzeniem i z mottem tej umiejętności, czyli nigdy nie gasnące płomienie. Dodatkowo ogień Amaterasu pożera obiekt dość wolno, co daje przeciwnikowi czas na reakcję i tak jak już mówiłem przedtem, Sasuke użył tej zdolności z sukcesem na czwartym Raikage, który przez to stracił rękę, ale opluł go totalnie, nic sobie z tego nie robiąc. Poza tą jedną sytuacją, czarne płomienie nie sprawdziły się nigdzie, choć trzeba przyznać, że Enton Sasuke jest bardzo wszechstronny, ponieważ może służyć jednocześnie do obrony, jak i ataku. Miejsce 3. Mangekyo Sharingan Itachiego. Nie od dziś wiadomo, że genjutsu w Naruto jest super OP. Mowa oczywiście o Tsukuyomi Itachiego, który to jest jednym z najpotężniejszych genjutsu, przy którym zwykłe uwolnienie nie zadziała. Do tego wszystkiego w tym genjutsu może on manipulować czasem, co jest po prostu gwarancją PTSD. Polecam Itachi Uchiha. Zauważyć trzeba, że jest to również paraliż przeciwnika, którego z łatwością można pokonać na milion różnych sposobów. Przykładowo drugą zdolnością MS-a Itachiego, Amaterasu, na który nie ma zbyt wielu kontr, choć oczywiście jak to właściciel tych oczu mówił, każda technika ma jakiś słaby punkt. O tych punktach Amaterasu mówiłem już w przykładzie o MS-ie Sasuke, a takim punktem w przypadku Tsukuyomi jest przykładowo to, że nie złapiesz każdego w to genjutsu. Mogą znaleźć się jednostki na tyle odporne, by temu przeciwdziałać. Czy jak to zrobił Gai, który postanowił chronić się przed genjutsu po prostu nie patrząc w oczy Itachiemu, ale jakby się zastanowić, to ile osób byłoby w stanie sprawnie walczyć w ten sposób, pozbywając się jednego z najważniejszych zmysłów w walce. Oczywiście dla Itachiego używanie zdolności jego oczu było bardzo wycieńczające, no ale robiąc takie topki zawsze mam na uwadze walkę 1 vs 1 w takiej normalnej formie, więc myślę, że bez problemu wielu bardzo silnych użytkowników by załatwił tym genjutsu. Miejsce 2. Mangekyo Sharingan Obito i Kakashiego. Jest to zdecydowanie chore pod względem użyteczności, nie mówiąc już, że Obito korzystał z zaledwie połowy potencjału Kamui, a i tak w młodym wieku mógł jakkolwiek konkurować z czwartym Hokage. W zasadzie gdy już kogoś złapał swoją technikę czasoprzestrzenną, to już pozamiatane. Chłop dosłownie bierze ofiarę i przynosi ją do innego wymiaru i może ją tam zostawić, aby ta umarła z głodu. Może też oczywiście zmienić części swojego ciała w niematerialne na krótki moment, co jest również też bardzo mocne. Tym bardziej jeśli przeciwnik nie wie dlaczego tak się dzieje, a przypomnijmy, że tak było przez bardzo długi czas.
Pomimo jednak, że czym dalej w las, tym Obito jeszcze łatwiej używał Kamui i to stawało się jeszcze bardziej niepoważne, to trzeba zauważyć, że ma też ono minusy, jak chociażby to, że istnieje delay pomiędzy użyciem ponownie tej techniki, co wystarczy, aby to wykorzystać, jeśli jesteś wystarczająco szybki. Czy też drugim minusem jest sam Kakashi, który używa tej samej broni do kontry. Po prostu Kamui zwalczaj Kamui. Posiadając obydwa Sharingany jest się zdecydowanie silniejszym, a do tego niweluje się minus w postaci drugiego użytkownika tej techniki. Jeszcze jednym minusem jest sama wiedza na temat tego, jak działa Kamui. Jeśli ją posiadasz, to jest to dużo łatwiejsze do skontrowania. Nie łatwe, ale łatwiejsze. Nie możemy też zapominać, że sam Obito używał Kamui znacznie częściej i bez dotkliwych konsekwencji, głównie za sprawą komórek Hashiramy. Miejsce pierwsze: Mangekyou Sharingan Shisuiego. Prawdopodobnie już wiecie, jakie mam nastawienie do Shisuiego. Frajer. O Jezu, sorry widzowie, coś mi się z gardłem stało, sorry widzowie. Jego umiejętności zostały pokazane tylko na papierze, ale jeśli to uznać, no to idealne genjutsu, które w dodatku jest najsilniejsze, jest po prostu broken. Oczywiście ktoś może zaraz powiedzieć, że łe, ale przecież Kotoama Tsukami można użyć raz na 10 lat, łe, o czym ty gościu mówisz? Oczywiście, ale mówimy tutaj o mocy, a nie o tym, jak często może się to przydać. W mojej opinii jest to najsilniejszy z Mangekyou, ponieważ gdy tylko zostanie użyty, wygrywasz. Nie trzeba tutaj żadnych dodatkowych umiejętności. Nie pokazano nam na to żadnej kontry. Po prostu rzucasz genjutsu na przeciwnika i to tyle. Nieważne, czy jest to członek klanu Uchiha, czy ktokolwiek inny. Shisui, czy ktoś posiadający jego MS-a, zmienia zdanie oponenta, który zrobi co tylko zechcesz. I tutaj nie pomoże nawet nie patrzenie na przeciwnika, tak jak to robił Gai w przypadku walki z Itachim. Z przykładów weźmy chociażby Danzo, który posiadał oko Shisuiego i rzucił Kotoama Tsukami na Mifune. Gdyby nie AO, nikt nawet by się wtedy nie domyślił, że zostało tu zastosowane genjutsu. Moim zdaniem Kotoama Tsukami wygrywa tutaj bezprecedensowo i bardzo dobrze, że nie miało jakiegoś wielkiego znaczenia w historii, bo wydaje się czymś zbyt silnym i to bez żadnych konsekwencji. No hej, dodajmy do tego, że Itachi wyzwolił się Kotoama Tsukami z Edo Tensei, no chore, po prostu chore. Podsumowując, jak wiecie od początku tego filmiku, jest to moja subiektywna opinia na temat specjalnych zdolności każdego z MS-ów, natomiast szedłem tutaj, jak mogliście zauważyć, ścieżką kontr, czyli im ich mniej, albo tak jak w przypadku Kotoama Tsukami w ogóle brak, tym wyżej lądował dany Mangekyo. No ale oczywiście liczył się również efekt. A jak wygląda wasz ranking Mangekyo? Pochwalcie się w komentarzach. W opisie macie mniej lub bardziej martwe socjale, a w tym filmiku to już wszystko. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!